Cześć, dzisiaj Wam pokażę moją kolekcję Sinicio, chociaż niektóre gatunki zostały na nowo sklasyfikowane, zmieniono im nazwy. Tutaj widzicie sznur delfinów, które już nie są w mojej kolekcji. Za to popularne starce zwisające jak sznur łez i pereł trzymam na południowo-zachodniej wystawie. Także słońce pada nie tylko na pędy, ale i na górę. Podlewam od dołu przez podsiąkanie. Tutaj zaraz zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy właśnie sznurem łez a pereł, bo często one są mylone. Tak jak widać, perły są bardziej okrągłe, natomiast łzy taki mają wydłużony kształt. No to już mój ulubiony Sinicio, czyli nowa nazwa Capuccia tomentosa, czyli The Cape, to jest po prostu prowincja przylądkowa w południowej Afryce, gdzie występuje ta roślina. Natomiast tomentosa to nazwa pochodzi od tej powłoki składającej się z takich białych, srebrzystych, gęstych włosków, które chronią roślinę przed nadmiernym parowaniem i przed silnym nasłonecznieniem. Może być na pełnym słońcu, jakże także i w półcieniu i rzadko podlewamy. Dostałam tego dziwaka, zobaczcie, takiego zielonego, pojedynczym pędem, a szybko się rozrósł, wypuścił trzy nowe pędy pod wpływem silnego nasłonecznienia, również zmienił barwę na purpurową. Ma przepiękny wzór na pędach, taki przypominający skórę węża. Pędy tworzą takie segmenty i ma płożący pokrój, wymaga jasnego stanowiska i umiarkowanego podlewania. Kwitnie na czerwono, a ten odcinek powstał miesiąc temu, a ja nadal czekam, aż pęki się rozwiną. Jak widać, tutaj są one na takim długim, na takiej długiej szczypułce. Kolejny interesującym pokroju jest właśnie to Sinicio. Ma taką centkowaną barwę łodyg, szybko się korzenia, bowiem te dwa maluchy oderwały się w transporcie od rośliny matczynej. Wsadziłam po prostu do ziemi dla sukulentu kaktusów i szybko się ukorzeniły. Następna odmiana to starzec Jacobsena. Otrzymałam w marcu nieukorzenioną sadzonkę i zobaczcie, jak w ciągu lata szybko urosła. Liście przypominają kształtem liścia grubosza, drzewka szczęścia i pod wpływem silnego nasłonecznienia zmieniają kolor na taki purpurowy, więc latem wystawiłam go na pełne słońce. I kolejny przykład zwisającego starca. Jeśli zapewnimy duże nasłonecznienie oraz okresowe przesuszenie, to wówczas liście nabiorą bardziej fioletowego koloru, natomiast pędy są takie purpurowe, niezależnie od nasłonecznienia. Ten biały meszek to nie jest wełnowiec, to jest po prostu taka uroda tej roślinki. I kolejna odmiana starca o ciekawym układzie liści, takim wachlarzowatym względem pędów. Ma kolor szaro-zielono-purpurowy. Szybko rośnie, może osiągać nawet do 60 cm. Im więcej światła mu zapewnimy, tym bardziej fioletowy jest margines brzegów blaszki liścia. I na koniec już ten przykład gatunku Sinicio. A jeżeli Wam się podobają moje filmy, zapraszam do subskrypcji, dostawiania lajków i komentowania. Dzięki, cześć, pozdrawiam.